Proszę Państwa, chciałbym serdecznie podziękować za to wielkie wyróżnienie i za te miłe słowa z ust Pani Przewodniczącej, Pani Joanny Zielińskiej, która jednocześnie jest przewodniczącą Rady naszej uczelni, z czego jesteśmy szczególnie dumni. Proszę Państwa, Pani Przewodnicząca w ciepłych słowach przypomniała naszą historię. Rzeczywiście powstaliśmy ponad 100 lat temu. W grudniu obchodziliśmy stulecie, ale chciałbym podkreślić, że od samego początku byliśmy uczelnią, która dostrzegła potrzebę szkolenia na żaglowcach. Zanim utworzono szkołę morską, podjęto decyzję o zakupie statku szkolnego, statku o nazwie Nest, który we wrześniu 1921 roku został ochrzczony statkiem Lwów. Także w tym roku obchodzimy stulecie naszego pierwszego żaglowca Lwów. Później był Dar Pomorza, później był Dar Młodzieży i myślimy w tej chwili o następcy Daru Młodzieży. Nagroda jest dla mnie szczególna, bo jest to 10. edycja, ale jest to nagroda imieniem kapitana Leszka Wiktorowicza. Pan kapitan Wiktorowicz był moim kapitanem. W roku 85 i 86 byłem osobistym asystentem kapitana Wiktorowicza i muszę powiedzieć, że to był człowiek, który miał szczególne podejście do ludzi. Bardzo miał dobry kontakt z młodzieżą. Ja wówczas miałem 25 lat i to była taka przyjaźń na lata. Pamiętam, że kiedy rozważałem decyzję starania się o funkcję dziekana Wydziału Nawigacyjnego, to spędziłem cały wieczór na Darze Pomorza, dyskutując z kapitanem Wiktorowiczem, co powinienem robić, będąc dziekanem. I też nie ukrywam, że już wtedy, a to było 2008 rok, namawiał mnie, żebym w przyszłości nie zatrzymywał się na funkcji dziekana, tylko podjął starania, żeby być rektorem tej uczelni, bo od kilkudziesięciu lat uczelnią naszą kierowały osoby, które nie posiadały dyplomów morskich, co nie oznacza, że nie były to osoby morskie z wielkimi zasługami, ale bez tych najwyższych dyplomów. Z kapitanem Wiktorowiczem, jeżeli mogę tak prywatnie powiedzieć, łączyły mnie szczególne kontakty, kiedy już po kilku miesiącach, kiedy już nie byłem członkiem załogi, brałem ślub w Katowicach, gdzie wówczas był taki zwyczaj, dzisiaj jest trochę inaczej, że zanim był ślub kościelny, był ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego i pani, która odczytywała, która udzielała nam ślubu, na koniec wyciągnęła teczkę i z tej teczki wyciągnęła telegram i kapitan Wiktorowicz osobiście wysłał życzenia z gratulacjami. Także to sobie, no to było na Śląsku gdzieś tam kapitan Daru Młodzieży. Muszę powiedzieć, że im dalej od Gdyni, tym ta morskość rośnie i ja byłem super podbudowany. Także no, jeszcze raz chciałbym podziękować za to wyróżnienie. No, mamy w tym roku stulecie, mamy nowe wyzwania. Ja będę dbał o to, żeby zachować morskość uczelni, a jednocześnie dbać o żeglarstwo, dlatego 1 stycznia tego roku reaktywowałem ośrodek żeglarski przy naszej uczelni, który przez kilka lat był w stanie zawieszenia. Mamy wielkie dokonania, nie tylko na tych wielkich żaglowcach, ale przypomnę tutaj kapitana Szpetulskiego i obecnego kierownika Centrum Żeglarstwa, pana Andrzeja Szklarskiego, z którym wiążę wielkie nadzieje na odrodzenie żeglarstwa w naszej uczelni. Także dziękuję serdecznie, że kapituła dostrzegła naszą uczelnię i mam nadzieję, że nasz uniwersytet będzie godny tego, że w nazwie ma nazwę Gdynia. Uniwersytet Morski w Gdyni. To jest dla nas szczególnie ważne, Panie Prezydencie. Dziękuję serdecznie.